Masai przekraczamy granicę z Birmą, której obecna nazwa to Mianma. Odwiedzimy miasteczko Takilek. Miasto liczy około 52 tysięcy mieszkańców. Przejście graniczne w Takilek było wykorzystywane w handlu narkotykami na terenie tzw. Złotego Trójkąta. Przygraniczne targowisko po stronie birmańskiej. Jedna z większych buddyjskich świątyń w mieście, Wat Thai Yai, to świątynia grupy etnicznej Shan spokrewnionej z Thaiami. Wnętrze urządzone jest w zupełnie innym stylu niż w sąsiadującej Tajlandii. Charakterystyczną cechą tej świątyni są dekoracje świetlne. Stoisko z benzyną do motorowerów. Liście betelu. Żucie betelu jest bardzo popularne. Wchodzimy w wąskie uliczki biednej dzielnicy miasta. Mieszka tutaj mniejszość tajska. Mianma należy do grupy najbiedniejszych krajów w Azji. Roczny produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca nie przekracza 1500 dolarów. Jej gospodarka oparta jest na uprawie ryżu oraz przemyśle spożywczym i drzewnym. Motorowymi rikszami jedziemy na dalsze zwiedzanie Takilek. Panorama miasta z jednego ze wzgórz. Replika stupy Szwedagon, oczywiście w znacznie mniejszej skali. Oryginał jest w stolicy Mianmy, Yangunie i ma 99 metrów wysokości. Wokół stupy są wizerunki Buddy odpowiadające kolejnym dniom tygodnia. Urodzeni w poszczególnych dniach zapalają kadzidełko i wkładają kwiaty do wazonu odpowiedniemu Buddzie w celu zapewnienia sobie pomyślności. Buddów jest 8, gdyż środa ma do godziny 18 jednego Buddę, a po 18 innego. Jesteśmy teraz przed świątynią Białego Słonia. Posąg Buddy wykonany z białego jadeitu. Wróciliśmy na przejście graniczne Mianma-Tajlandia i przechodzimy do Ma Sai.